Oj, skrzyneczki, skrzyneczki! Witam bardzo serdecznie, CSGO Skins! Dzisiaj przypominam, że jeśli chcesz sobie zagrać na CSGO Skinsie, jeśli jesteś oczywiście osobą pełnoletnią i chcesz odebrać sobie kaskę za free na start, to wystarczy, że zalogujesz się z linku subskrypcji bądź klikniesz doładuj i wpiszesz tutaj kodzik Kroxxi przez 2x. Masz wtedy 10% więcej do każdej wpłaty, kod możesz używać dowoli, przed każdym oczywiście doładowaniem i nowi użytkownicy zyskują 2,50 na start. Więc jak chcesz sobie skorzystać, to serdecznie zapraszam. Jak jesteś rzeczywiście osobą pełnoletnią, metody płatności wszelakie, skiny, bliki, przelewy, nie bliki, skiny, więc no, można sobie jak najbardziej tutaj ustrzelić jakieś oczywiście fajne darmowe środki przy doładowaniu. Również przypominam o konkursie, jak na każdym oczywiście filmie, skinek za 10-15 zł. Jak chcesz wygrać, sub, dzwony, łapa w górę pod filmem, napisz coś w komentarzu. Oczywiście dołącz na Discorda i użyj kodu Kroxxi na CSGO Skinsie. Idziemy na skrzyneczkę Jungle Case, 60 zł kosztuje jedna skrzynka, to myślę, że 3 sobie otworzymy. Jak oczywiście nie widziałeś poprzedniego odcinka z CSGO Skinsa, gdzie również był skin do wygrania, to zapraszam Cię bardzo serdecznie oczywiście do wzięcia udziału w tamtym konkursie i obejrzenia oczywiście filmu. Dostajemy Cortisere, dostajemy 132 zł. Generalnie tam się bardzo dużo rozgadałem trochę, że tak powiem, generalnie o stronie CSGO Skins, bo jest to tak naprawdę pierwsza strona, jaką nagrywałem w ogóle na YouTubie i generalnie to było no bardzo dawno temu, jak jeszcze chyba nawet, chociaż nie, czy wtedy był ten 7-dniowy ban na trady, to nie wiem, ale pamiętam, że właśnie zawsze duży sentyment miałem do strony CSGO Skins, bo no mówię, to była jedna z pierwszych stron tak naprawdę, którą nagrywałem. Na pewno to była strona, która bardzo, ale to bardzo dużo, że tak powiem, ugrałem na niej bardzo dużo skinów, trochę też przegrałem, więc miałem do niej duży sentyment. Bo jak płacałem sobie gdzieś, żeby sobie zagrać, zakręcić skrzyneczką, to właśnie grałem na CSGO Skinsie, bo nie wiem, ta strona miała coś w sobie po prostu, nie? Więc ja się bardzo cieszę, że teraz mogę sobie CSGO Skinsa nagrywać. Aquamarine Revenge 225 zł. Jest spoko, ok. Mamy ponad 3 koła jeszcze, bo nie wspomniałem w ogóle, że mam ponad 3 koła na opening. MVP Case 50 zł, 350. No tak jak jeszcze wspominałem w poprzednim filmie, no już minus, że tylko 3 na raz można otworzyć, więc halo, proszę to zmienić, bo ja chcę wydać więcej pieniędzy na raz. Otwarcie na plus, próbujemy dalej, tutaj no już niestety widzę, że będzie to raczej minusik, jest to 29 zł, więc spróbujemy jeszcze raz, tym razem Gloczek, 5-7 jakiś i AUG 174, więc znowu profit, ok, przejdźmy sobie może na batelki jakieś, nowa bitwa i zróbmy sobie tak, rzućmy tutaj coś droższego, przecież trzeba rzucić, Anarchia, Death Case. No i jedno może taką bym dorzucił, co? Ale to jest 1100 zł stary batla. Więc mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję i że uda mi się tutaj zarobić. Bot Alex niech będzie teraz. I zobaczmy, no niech się dzieje. Wola nieba. Pierwsza skrzynia, 250 chyba zł z tego co pamiętam. No to szczerze nie wiem co będzie droższe, no niestety te rękawice. No ale zobaczmy kolejne otwarcie po emeczce. 53 do 28, no i ostatnia skrzynia najdroższa, która tutaj zadecyduje, no tutaj stan zadecyduje, nie wierzę, stary, zobacz! To było, ja nie mogę, 3200 było w puli, 3200 w puli, stary! No nie mogę. Dobra, spróbujmy Royal Case'a jednego, zostaw łapę w górę koniecznie, jak stary, no to... No to jak widzisz to co się teraz stało, to musisz łapę zostawić, no niestety duży minus, dlatego próbuję otwarcie numero 1, Desert Eagle Print Stream, no również taki dosyć przeciętny skin, dobra, jeszcze raz, to 3 razy sztuka, co? W końcu musi się udać, a wupa Winfire, no. Nie można mieć wszystkiego, nie można mieć wszystkiego, 300 zł zaledwie tutaj. Nie mamy 700, mamy 700 zł. Co tu się stało, panie prowadzący, że tak to się potoczyło? Chodźmy może... Teraz jaki tryb? To jest fajny tryb, który odkryłem na poprzednim filmie. Możemy nakarmić tutaj kuraka. I generalnie tutaj z każdym jakby wrzuceniem tych słodyczy nagroda się zwiększa, nie? I osoba, dzięki której ten kurczak jakby pęknie, to wtedy ta osoba zgarnie całą pulę. Więc tak sobie ludzie mogą tutaj wrzucać i ktoś w końcu wygra. No zobaczmy dalej. Tak jak możecie zobaczyć, 13 zł, 19, więc teraz pula jest naprawdę bardzo duża. Więc zobaczmy. 28 zł już, no ten kurak teraz, no. O, i mamy to, zobacz, i 28 zł, dziękuję serdecznie. Do Kiermany leci, no i mamy 723 zł. Myślę, że to jest dobry moment, żeby rzucić sobie skrzynkę 50-50 AWP, 2, niech będzie 75, setka niech będzie 60. Muszę to dorzucić, no muszę to dorzucić po prostu. 50-50 AK, 50-50 AK nie mogę. Ale za to chyba no, mogę Ninja Case'a. Nie no, nawet więcej mogę wrzucić, halo. Water Case? Okej, okay, mamy to. Lecimy, wrzućmy bota jeszcze raz. Niech to będzie bot Adrian. I zobaczmy, liczymy stary na tą bitwę. Skrzynki 50-50. AWP w tym momencie jedna kosztuje 100 zł. Okej, okay, super, no to GG. Ja już tutaj straciłem wszelaką nadzieję w tym momencie, że będzie lepiej, tak? Emeczka jeszcze, no... Nie jest to Prince Stream, ale 165 zł, no, nie jest to... Nie jest to, jakby to powiedzieć, pocieszające, nie jest to pocieszające. No mamy tutaj stratę naprawdę gigantyczną, żeby tutaj to wygrać. To nie wiem, co by trzeba było zdobyć z 500 zł straty, no i to się na pewno tutaj nie wydarzy. No dziękuję serdecznie za oglądanie, no niestety ta jedna batla była naprawdę blisko, no ale finalnie nie wyszły, więc dziękuję za oglądanie. Przypominam oczywiście o konkursie, tutaj sobie może jeszcze wrzucę trochę tych tutaj eventowych punktów, może jeszcze coś na koniec, 28 zł. Będzie na kepsa. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro, bo przypominam, że daily wraca, nie? Ja i tak chcę sobie codziennie skinki, zapraszam serdecznie do oglądania filmu. A się z wami żegnam, elo!